Trivita, Centrum Nowoczesnej Rehabilitacji i Opieki. www.trivita.pl. Z miłości do życia. Po prawie 30 latach wrócili do Katowic, żeby znów zostawić tu swój ślad. W 1991 roku przyjechali na zaproszenie Polskiego Klubu Ekologicznego i stworzyli pierwszy w historii miasta mural. Dziś grupa szwedzkich artystów streetartowych podejmuje się kolejnego zadania. Celem jest mur na podporach kolejowych przy ulicy Francuskiej i Tylnej Mariackiej. To będzie fragment, kolaż tamtego obrazu. Jeśli ludzie rozpoznają ten obraz, a myślę, że niektórzy dadzą radę to zrobić, dostrzegą podobieństwa. Kiedy malowaliśmy lata temu, mnóstwo ludzi przychodziło to zobaczyć. Jeśli ktoś spotkał nas wtedy i zobaczy to teraz, to będzie bardzo zabawne, jeśli podejdzie i się z nami przywita. Bardzo byśmy chcieli, żeby tak się stało. Tamten obraz dotyczył zagadnienia klimatu. Nazwaliśmy go rewolucja zanieczyszczeń. To czas, by pomyśleć o tym temacie. W swoim najnowszym dziele artyści ponownie podejmą wątki ekologiczne. Praca ma zainteresować przechodniów tematyką ochrony środowiska naturalnego. Mural powstawać będzie etapami w najbliższą sobotę i niedzielę. Dziś artyści zaczęli szkic. Zwiedzili także wystawę opisującą rozwój hip-hopu na Górnym Śląsku, którą można oglądać w Muzeum Śląskim. Ich wizyta bardzo mocno odcisnęła się na naszej lokalnej scenie street artu. Można powiedzieć, że były to pierwsze sygnały, że jest potrzeba działania w tej płaszczyźnie. Skontaktował nas z przedstawicielem grupy kurator wystawy Szymon Kobylarz i dzięki nim dostaliśmy kilka bardzo cennych obiektów. Artyści wyrazili chęć przyjechania i kolejnej wizyty, więc postaraliśmy się stworzyć swego rodzaju historyczną klamrę, której efekty będą mogli niedługo podziwiać przechodnie. Panoramy pracy sprzed prawie 30 lat, jak i nagrania z momentu jej powstawania można oglądać w Muzeum Śląskim. Wystawa Zajawka Śląski Hip-Hop 1993-2003 dostępna jest dla zwiedzających do końca września.